Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie półrocza, czyli na Mid-Year Freakout Book Tag. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwy. Zawsze, kiedy muszę ją wypowiedzieć, to dosłownie łamie mi się język. Ja ten tag nagrywałam już kilkukrotnie, wydaje mi się, że 3 albo 4 razy. Myślę, że tutaj gdzieś nad moją głową, chyba z tej strony, podlinkuję Wam ten z zeszłego roku, żebyście może sobie mogli porównać, gdybyście mieli ochotę. A jeżeli ciekawią Was również te poprzednie, no to na pewno znajdziecie je na moim kanale. Jeżeli chodzi o ten tag, to jest to tag składający się z bodajże 13 pytań, które podsumowują w pewnym sensie tę pierwszą połowę roku, pierwsze półrocze, ale również mówią troszeczkę o planach na drugą połowę. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie to najlepsza książka, jaką do tej pory w tym roku przeczytałam. I mam tutaj naprawdę kilka mocnych kandydatów, ale zdecydowałam się pokazać Wam 3. I pierwsza z nich to na pewno będą Wrony Petry Dworakowej, książka, o której na 100% już słyszeliście, bo ona jest bardzo, bardzo popularna w tej książkowej strefie. To jest książka czeskiej pisarki, która opowiada historię takiej z pozoru zupełnie normalnej rodziny. Z zewnątrz wydaje się, że wszystko jest w porządku, natomiast mamy tutaj perspektywę nastoletniej Basi, która ma swoją starszą siostrę Kasię i zawsze jest przez swoją matkę, szczególnie do tej starszej siostry, porównywana. Zawsze jest gorsza od tej siostry i to jest taka naprawdę bardzo, bardzo poruszająca i emocjonalna książka, która pokazuje nam, że przemoc może mieć naprawdę różne oblicza i że czasem, kiedy wszystko nawet z zewnątrz wydaje się w porządku, to niekoniecznie musi tak być wewnątrz, za zamkniętymi drzwiami. To jest książka, na której ja się spłakałam po prostu jak bóbr i na pewno ona trafi do topki roku. Jak na ten moment to jest chyba najlepsza książka w ogóle, którą przeczytałam w tym roku. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji jej przeczytać, to bardzo, bardzo polecam. To jest cieniutka książka i wydaje się, że ona jest bardzo prosta, ale ona jest naprawdę strasznie ciężka emocjonalnie. I mimo tego, że właśnie językowo ona jest bardzo prosta i da się ją przeczytać w jeden wieczór, zresztą ja tak właśnie zrobiłam, pochłonęłam ją dosłownie w ciągu chyba 2 czy 3 godzin, no to na pewno zostawi w Was bardzo, bardzo duży ślad i wzbudzi Was ogromne emocje. Przede wszystkim takie poczucie niesprawiedliwości i złości na rodziców Basi za to, jak ją traktują względem właśnie jej starszej siostry. Druga z tych naprawdę rewelacyjnych książek, które w tym roku udało mi się przeczytać, to Ostatnie stadium Niny Lykke. To jest norweska bodajże pisarka, która przedstawia tutaj taką 40-paroletnią kobietę, lekarkę, która nie do końca jest zadowolona ze swojego życia. Później udaje się w romans ze swoim dawnym chłopakiem, ale też jest to taka analiza społeczeństwa norweskiego i chociaż momentami rzeczywiście te różnice między polskim a norweskim społeczeństwem no, są nieporównywalne, bo jest to jednak zupełnie inna mentalność, zupełnie inne prawa, zupełnie inne no, społeczeństwo po prostu, to jednak w wielu momentach padają tutaj takie naprawdę uniwersalne zdania, naprawdę uniwersalne spostrzeżenia, które można odnieść również do społeczeństwa polskiego. Bardzo, bardzo gorąco polecam, szczególnie jeżeli lubicie takich bohaterów, którzy niekoniecznie są sympatyczni, którzy są dosyć mocno niejednoznaczni i co do których będziecie mieć taki stosunek raczej negatywny, ale jednocześnie ta książka na pewno da Wam do myślenia i ona też napisana jest takim fantastycznym, typowo skandynawskim, surowym językiem. No bardzo, bardzo mi się podobała i naprawdę bardzo gorąco Wam tę książkę polecam. I trzecia książka to coś, o czym mówiłam bardzo niedawno na moim kanale, a jest to Głód Roxane Gay, czyli Pamiętnik mojego ciała. Jest to książka z kategorii memoir, tutaj autorka opisuje swoje zmagania z otyłością, to jak doszło do tego, że ona została osobą otyłą, to jak wygląda teraz jej życie, z jakimi ograniczeniami musi się borykać, jak w ogóle my jako społeczeństwo wykluczamy osoby otyłe i jak bardzo wiele rzeczy takich dla nas oczywistych, na które w ogóle nie zwracamy codziennie uwagi, jak wiele takich rzeczy jest wykluczających dla osób otyłych. No to jest taka książka, która rzuca zupełnie inne światło na problem otyłości, na to, jak takie osoby są postrzegane. Świetna rzecz, bardzo taka trafna i bardzo inteligentna. Wydaje mi się, że autorka ma naprawdę wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i na pewno będę śledzić wszystkie książki, które wydaje. Mam zresztą w planach, o których powiem niebawem, inną jej książkę, czyli Złą feministkę, która została też całkiem niedawno wydana w Polsce. No, ale Głód bardzo, bardzo gorąco Wam polecam i to też na 100% jest topka 2022 roku. No, myślę, że już nic nie będzie w stanie tej książki gdzieś tam zepchnąć, bo ona jest bardzo, bardzo wysoko w tym rankingu jak na ten moment. Drugie pytanie to pytanie o najlepszą kontynuację, natomiast ja to pytanie muszę całkowicie pominąć, ponieważ nie przeczytałam absolutnie żadnej kontynuacji w tym roku, nie mówiąc już o najlepszej. Ja w ogóle czytam bardzo, bardzo mało serii. Chyba jedyną serią, którą zaczęłam w tym roku, to były Ania z Zielonego Wzgórza, a w zasadzie Ania z Zielonych Szczytów, ale przeczytałam tylko ten pierwszy tom, nie sięgałam jeszcze po kontynuacje. Oczywiście one mi są znane, natomiast w tym roku nie czytałam. I jeszcze taką książkę Popiół i krew, krew i popiół, coś takiego, Jennifer L. Almentraut. Czytałam ją początkiem roku, ale też po kontynuację nie sięgnęłam, nie wiem, czy już nawet wyszła w Polsce, tak więc absolutnie żadnej książki nie mam do tej kategorii. Pytanie numer 3 to pytanie o nowość, której jeszcze nie przeczytałam, ale bardzo chcę. I mam tutaj książkę, którą mogliście zobaczyć w moim ostatnim TBR-ze, a jest to Ten dziwny wiek Kylie Rowe.
Ride. To jest książka wydawnictwa poznańskiego. Ona była bardzo popularna w zeszłym roku gdzieś tam na zagranicznym BookTubie. Jej oryginalny tytuł to Such a Fun Age. No i właśnie bardzo dużo osób o niej mówiło w sposób niezwykle pozytywny. Tutaj z tego co wiem, to główna bohaterka jest czarnoskóra i zostaje oskarżona o to, że porwała dziecko, którym tak naprawdę się tylko opiekuje. Po prostu wyszła z nim do sklepu, ponieważ pracuje jako właśnie opiekunka tego dziecka, a ochroniarz, widząc czarną kobietę z białym dzieckiem, automatycznie założył, że na pewno to dziecko zostało porwane. Także tak chyba zaczyna się ta historia. Brzmi to bardzo ciekawie i też słyszałam już naprawdę wiele pozytywnych opinii na temat tej książki i myślę, że będę ją czytać sobie niebawem, także to jest właśnie jedna z tych premier. A druga książka to jest coś, czego nie mam w formie papierowej, ale czytam sobie na Legimi. Już gdzieś tam zaczęłam podczytywać, ale jednak jest to nowość, której jeszcze nie przeczytałam. I jest to książka Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Emily Henry, czyli autorki Beach Read. Tutaj słyszałam mieszane opinie co do tej książki, ponieważ jednym osobom się bardzo podoba, natomiast drudzy raczej tę książkę krytykują, także bardzo jestem ciekawa, po której stronie ja się znajdę. Natomiast wydaje mi się, że to być taka fajna, lekka książka, idealna właśnie na wakacje, także zobaczymy. Pytanie numer 4 to pytanie o to, na jakie premiery czekam jeszcze w drugiej połowie roku. I tutaj, ponieważ nagrywam ten tak jak zwykle za późno, to jedna książka chyba już została wydana, a jest to książka Zanim wystygnie kawa. To jest taka książka, która też była bardzo popularna w wersji anglojęzycznej. Ja się na nią czaiłam już naprawdę od dłuższego czasu, ale teraz właśnie chyba 13 lipca, czy jakoś tak, wydało ją wydawnictwo Relacja w Polsce i na pewno będę ją czytać. Bardzo na tę książkę czekałam, bardzo nie mogłam się doczekać, bardzo mnie ciekawi, więc to jest na pewno jedna z takich premier. Poza tym też w lipcu wychodzi książka Autobiografia, którą też na pewno będę czytać, ale czekam też na książkę Taylor Jenkins Reid, czyli Malibu Rising. Nie wiem dokładnie, chyba w ogóle nikt jeszcze nie wie, poza osobami pracującymi w wydawnictwie, kiedy ta książka zostanie wydana. I jeszcze taka książka również wydawnictwa poznańskiego, czy Czwarta Strona, nie wiem, które wydawnictwo będzie wydawać tę książkę, Grown. Też chyba ma wyjść właśnie jeszcze w tym roku, także to są takie książki, na które czekam zdecydowanie najbardziej w drugiej połowie tego roku. Te, o których wiem, bo być może czekam na coś bardzo, a w zasadzie będę na coś bardzo czekać, ale po prostu jeszcze o tym nie wiem. Jeszcze nie wiem, że takie premiery będą, także na ten moment to są właśnie te książki. Pytanie numer 5, czyli największe rozczarowanie tego roku. No i tutaj niestety jest to ostatnia prawdziwa singielka książka, która skusiła mnie po pierwsze bardzo ładną okładką, bo ta okładka jest taka kolorowa, żywa, naprawdę przykuwająca wzrok. Po drugie opisem tego, że jest to książka niezwykle zabawna, taka prześmiewcza, w bardzo zabawny sposób ukazująca pewne problemy. Natomiast kiedy po tę książkę sięgnęłam, to się okazało, że te żarty są fatalne, one są żenujące, a nie zabawne, przynajmniej dla mnie takie były. Niestety ten humor kompletnie do mnie nie trafił, naprawdę w wielu miejscach był no, tragiczny wręcz. No i to niestety jest ogromne rozczarowanie tego roku i na pewno ta książka trafi znowu do tej niechlubnej topki najgorszych książek przeczytanych przeze mnie w 2022. A szkoda, bo naprawdę zapowiadała się obiecująco, widziałam też dużo pozytywnych opinii, no ale niestety, takie rozczarowania też czasem się trafiają. Pytanie numer 6 to największe zaskoczenie. I powiem Wam, że chwilkę się nad tym zastanawiałam, przeglądałam swoje książki na Goodreads, które oznaczyłam jako przeczytane właśnie w tym roku. No i tak naprawdę takim największym chyba zaskoczeniem okazała się książka Twój Carter. To jest romans, typowy romans, który przeczytałam tylko dlatego, że tytuły rozdziałów tej książki to są tytuły piosenek Taylor Swift, no i właśnie to skusiło mnie do jej przeczytania. Nie oczekiwałam kompletnie niczego po tej książce, po prostu chciałam przeczytać tylko z tego jednego powodu, a okazało się, że naprawdę bardzo, bardzo wciągnęłam się w historię Cartera i Arizony. Oczywiście nie jest to nic odkrywczego i jest tam wiele takich sztampowych, bardzo popularnych i bardzo takich oczywistych rozwiązań, natomiast naprawdę bawiłam się przy tej książce świetnie, no i właśnie ona była takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo nie spodziewałam się po niej niczego, a naprawdę dobrze się bawiłam, także myślę, że spokojnie mogę tę książkę przypisać do tej właśnie kategorii. Pytanie numer 7 to pytanie o nowego, ulubionego autora bądź autorkę i dla mnie taką autorką na pewno jest Roxane Gay, mimo tego, że do tej pory czytałam właśnie tylko jedną jej książkę, czyli Głód, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie swoją taką wnikliwością, inteligencją, znajomością tematu, które opisuje, że na pewno będę bacznie śledzić to, co w Polsce zostaje wydane właśnie autorstwa Roxane Gay. Tak jak wspomniałam, na swojej liście mam już Złą feministkę, no i myślę, że to będzie taka jedna z autorek, które będą bardzo, bardzo wysoko gdzieś tam w moim prywatnym rankingu, bardzo mocno się wyróżniła i zapowiada się naprawdę obiecująco, tak więc uznałam, że będzie to idealna odpowiedź właśnie na to pytanie. Pytanie numer 8 to pytanie o ulubionego crusha książkowego i chyba co roku powtarzam dokładnie to samo, to znaczy, że ja nie jestem typem czytelnika, czytelniczki, która ma właśnie jakieś takie crusha książkowe, no jestem na to już chyba po prostu za stara. Natomiast gdybym już musiała odpowiedzieć, to chyba jedyną postacią, co do której w ogóle mogłabym coś takiego przypisać, był Ledger z książki Reminders of Him, Colleen Hoover. No tak naprawdę to jest jedyna taka postać, która jako tako wpisuje się w to pytanie. No ale tak jak mówię, to jest taka dosyć naciągana odpowiedź, ale gdybym musiała, to właśnie wybrałabym Ledgera. I pytanie 9 jest dosyć podobne, chociaż bez takiego romantycznego podtekstu, a jest to pytanie o ulubionego książkowego bohatera czy bohaterkę i ja wybrałam bohaterkę książki Tam, gdzie las spotyka się z niebem, czyli Ursę Major, Wielką Niedźwiedzicę. To jest dziewczynka, która po prostu jest przecudowną osobą, ma tak wspaniały charakter, jest tak bystra, tak inteligentna, naprawdę niezwykła postać i tak rozgrzewająca serducho. Jej historia naprawdę to serce łamie, ale znowu jej osobowość to serce
z powrotem skleja. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. Naprawdę chciałabym taką Ursę poznać w swoim życiu. Myślę, że to byłaby cudowna i bardzo wartościowa znajomość. Także zdecydowanie Ursa Major była taką moją ulubioną książkową bohaterką w tej pierwszej połowie roku. Pytanie numer 10 to pytanie o książkę, przy której płakałam. No i zdecydowanie najwięcej łez w tym roku wylałam właśnie przy wspomnianych już Wronach Petry Dworakowej. Już Wam o tej książce mówiłam, także nie będę się tutaj rozwodzić, ale zdecydowanie jest to książka, przy której płakałam najwięcej, ale oprócz tego płakałam również na książce, o której mówiłam przed chwilką, czyli na książce Tam, gdzie las spotyka się z niebem. Też przepiękna historia właśnie dziewczynki, która przybyła z innej planety i zostaje wzięta pod opiekę przez główną bohaterkę Jan, która jest również ornitolożką, piękne opisy przyrody, przepiękna, wzruszająca historia, lekko magiczna, chociaż jak się okazuje później nie do końca, naprawdę cudowna, momentami taka otulająca, momentami bardzo przejmująca i na pewno warta poznania. Tak więc to są te dwie książki, które w tej pierwszej połowie roku wywołały we mnie sporo łez. I pytanie 11, przeciwne, czyli książka, która mnie uszczęśliwiła, sprawiła, że się śmiałam. Też długo się nad tym zastanawiałam, bo ja raczej nie czytam właśnie takich radosnych książek, które gdzieś tam mnie uszczęśliwiają, ale przecież właśnie w tym półroczu czytałam książkę Ann z Zielonych Szczytów, tutaj nawet mam ją ze sobą. No i to właśnie był taki powrót do historii, którą znam i uwielbiam, takie bardzo, bardzo ciepłe czytelnicze spotkanie, tak więc zdecydowanie to była jedna z tych książek, która po prostu zawsze, kiedy je czytam, gdzieś tam mnie uszczęśliwia, sprawia, że jestem szczęśliwa, więc no myślę, że do tej kategorii pasuje idealnie. Pytanie 12, przedostatnie już, to pytanie o najpiękniejszą książkę, którą do tej pory kupiłam w 2022 roku. I powiem Wam, że trochę miałam problem z tym pytaniem, ponieważ tak przeglądałam swoje półki i patrzyłam na te książki, które w tym roku kupiłam i żadna z nich nie ma jakoś szczególnie wyróżniającej się pięknej okładki. No ale jedną z takich piękniejszych jest na pewno Czarne mleko Elif Shafak, więc właśnie ją wybrałam do tej kategorii. Też nie jest to może jakaś taka totalnie, wiecie, zachwycająca okładka, ale zdecydowanie najpiękniejsza z tych, które do tej pory kupiłam. Bardzo ładną okładkę ma też Tam, gdzie las spotyka się z niebem, ale też taką przykuwającą wzrok jest na pewno książka Ostatnia prawdziwa singielka, czyli coś, co niestety mnie literacko rozczarowało, ale tak jak wtedy właśnie wspomniałam, ta okładka jest naprawdę całkiem ładna, tak więc to by były takie trzy książki, ale Czarne mleko zdecydowanie tutaj by wygrało. I ostatnie pytanie, 13, to pytanie o książki, które muszę koniecznie jeszcze przeczytać do końca tego roku i też wybrałam sobie trzy, żeby tutaj nie gadać za długo, bo oczywiście takich książek jest cała masa, sama dokładnie nie pamiętam ile, ale jest ich naprawdę dużo. I mam tutaj na przykład książkę Smutek i rozkosz, Meg Mason. To jest książka, o której właśnie mówiłam też chyba w ostatnim TBR-ze albo dwa TBR-y temu, bo planowałam ją czytać, ale jak zwykle nie zdążyłam, natomiast ona dalej w moich planach jest i mam nadzieję, że uda mi się ją w tym roku przeczytać. Druga taka książka to Maya Angelou i Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, historia czarnoskórej kobiety wychowującej się na południu Stanów Zjednoczonych w latach 60. To, jak wyglądało jej dorastanie, z czym musiała się mierzyć. Też wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważna i potrzebna książka i też słyszałam mnóstwo pozytywnych recenzji na jej temat, także również zdecydowanie jest w moich planach na 2022 rok, ale również mam tutaj wspomnianą już Roxane Gay i Złą feministkę, to też jest książka, którą bardzo, bardzo chciałabym jak najszybciej przeczytać, tak więc to są właśnie te trzy książki, które chciałabym przeczytać na pewno do końca tego roku, ale wspomniałam też o książce Ten dziwny wiek, którą też na pewno będę chciała przeczytać i mam też jeszcze całą masę książek pobranych na Legimi, także tego naprawdę jest dużo, ale żeby Was nie zanudzać, to po prostu, o, teraz widzę, że źle trzymałam książki. Te trzy książki, żeby Was tutaj po prostu już nie zanudzać i nie mówić o książkach, o których nie mam pojęcia, no to ograniczyłam się właśnie tylko do trzech. I tak właśnie wygląda to moje podsumowanie pierwszego półrocza 2022 roku. Koniecznie dajcie znać, jak wygląda Wasze podsumowanie, możecie odpowiedzieć na ten tak w całości lub tylko na wybrane pytania, jeżeli macie ochotę w komentarzach, ja na pewno chętnie sobie to poczytam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!